Witam Państwa. Dzisiaj mamy chyba co najmniej dwa tematy. Dzisiaj dowiemy się o szczegółach. O, takie graficzki tu mam. Proszę bardzo. To są grafiki ściągnięte z trzech filmów, które mówią o grawitacji. No, my to już wiemy, że to się nazywa docisk. Ale jak to działa, ten docisk, to akurat ci panowie bardzo dobrze umią to wytłumaczyć. Właśnie wytłumaczyć grawitację. Oni starają się dociec, powiedzmy, jak to funkcjonuje i to robią bardzo dobrze, ale co jest najciekawsze z tego wszystkiego? To jest to, że te grafiki w pełni potwierdzają, jak te trzy filmy, tam nawet jest artykuł do tego, dyskusje, forum. Akurat te wszystkie grafiki potwierdzają, wiecie co? Właśnie niebocentryzm. Tylko od strony naukowej, od strony funkcjonowania siły z pałacu. Mamy tutaj w tych filmach ciąg Fibonacciego, mamy złote proporcje, wszystko to razem do kupy. Mamy tutaj wiedzę o tak zwanym wszechświat jest elektryczny. Tak, oczywiście. Jak jest elektryczny, to wszystko działa zupełnie na zasadzie prądu, a więc wszystko zupełnie jest inne. Zresztą, co do kwestii wszechświata elektrycznego, to nie jest jakby nowość. Natomiast w kontekście tego, jak będziemy oglądać te filmy, ja Państwu wszystko zalinkuję, to wtedy wyłania się zupełnie inna para kaloszy, ponieważ no, trwają, zauważyłem w internecie, straszne spory. Jedni nabijają się z tych, którzy wierzą, że jest grawitacja, i punktują właśnie tych grawitantów, a ci antygrawitanci, a powiedzmy ci, którzy zwolennicy grawitacji, punktują drugich. Oni się tam między sobą ping-pongują w internecie i widać, że to jest bardzo drażliwy temat. On jakby tutaj wypłynął, chyba za sprawą niebocentryzmu tego filmu o przypływach, ponieważ niebocentryzm wbił klina właśnie między ten spór, ponieważ podało wyjaśnienie to właściwe. Teraz mamy tylko potwierdzenie od strony naukowej, jak to funkcjonuje i to bardzo ciekawe. Tylko trzeba się trochę wczytać w te napisy, trochę pofrezować, no i tutaj mamy odpowiedź, nie? O, to jest tylko jeden, to jest kilka takich grafik. O, tu mamy, to co? To jest znane nam jak najbardziej. Wszystko też jest znane z poprzednich filmów i z artykułów, które też naukowych, które linkowałem do tych filmów. Ja postaram się wszystko opisać. Dość tam jest miejsca, żeby było do tego filmu opisać Państwu to wszystko, jak wygląda, nie? Aha, to nie tylko, w sumie te trzy filmy są jakby tematem. My jeszcze wrócimy do naszego ukochanego samolocika Virgin Galactic i do tej strefy powyżej 90 km do setki, powiedzmy, do tych 10 km do pasa, powiedzmy, do tej następnej sfery tego pola siłowego. Zorientujecie się tu Państwo z tych filmów, że istnieje coś takiego jak pole, właśnie jednolite pole. Tak, właśnie no, my żyjemy w tym jednolitym polu. Ono jest podzielone na takie, to jednolite pole. Funkcjonuje całość tego pola, czyli całe wewnątrz Ziemi to jest to pole, w którym właśnie funkcjonuje to, co nazywamy docisk na zasadzie elektryczności. O! I ci panowie to pięknie udowodnili. To oczywiście tam ani słowa nie ma, słowa niebocentryzm i tak dalej. Być może słyszeli, ale najwidoczniej ze względu na ich bezpieczeństwo to oni tego nie mogą powiedzieć, bo tak to oni byliby w domu. Ale tak mogą powiedzieć rzeczy, które są z punktu widzenia dzisiejszej władzy, to są rzeczy bezpieczne. O, i dlatego oni tak to mówią, natomiast my patrzymy na to z narracją niebocentryzmu. I zupełnie inna para kaloszy i to wszystko pięknie pasuje. Teraz przechodzimy do następnej grafiki. Co tu mamy? A, proszę bardzo. E8. No, następne. Co to nam przypomina? To jest niebocentryzm, wypisz, wymaluj.
Ja, wiecie co, nawet nie liczyłem, ile to jest tych warstw kolorystycznych. Nie? Może 7 jest, czy tamtego, no ale to już Państwo będą tutaj analizować. Dla tych, kogo to interesuje, to proszę, aby po prostu, bo mi te filmy podesłano, ja sobie to przeanalizowałem, no i po prostu Państwu chcę właśnie zachęcić, bo to jest kolejne potwierdzenie niebocentryzmu. Tak jest z punktu widzenia naukowego, ładnie to wygląda, używają takich grafik niebocentrycznych. No i czyli pole. Jakie pole? Pole siłowe. O, tak to nazwie dokładnie. To są pola siłowe. To jest jednolite pole siłowe wewnątrz Ziemi. No i tu mamy środowiska. Mamy środowisko wodne, atmosfery, a wyżej powinniśmy, powyżej, a mamy tak zwaną nieciężkość. No oficjalne to są dane nieciężkość. No ale tam leci nasz samolocik Virgin Galactic i on sobie tam po prostu wisi, no i właśnie, a później wraca, on sobie wisi, robi tam jakieś piruety tym silnikiem, powiedzmy te dysze tam steruje tymi dyszami, żeby się obracał leciutko. Pasażerowie, które będą w przyszłości, pasażerowie te będą odczuwać tak zwaną nieciężkość, albo inaczej mówiąc, nieważkość, nie? To jest też pole siłowe, tylko tam działa właśnie ta siła docisku. Taki sam, to co powiedzmy tutaj na poziomie gruntu, tylko tam jest tego o wiele mniej, tak jak mówiłem w przedostatnim filmie. I dlatego mogą wrócić ci panowie, zaraz dojdziemy do tej grafiki, ja to, mogą wrócić. A co by było, gdyby tam powiedzmy nic nie było, tak jak piszą, no to co by się stało z samolotem? No to ja też odpowiem to, jak już dojdziemy do tej grafiki, bo tutaj mamy coś po kolei. O, dobra. I teraz przechodzimy jakby do drugiego tematu, gdzie zaraz tam nasz samolocik tutaj się pojawi. Virgin Galactic, no i teraz tak, słuchajcie, przyszedł moment może, żeby powiedzieć, ponieważ też tutaj jedni mówią, że nie było lotów w kosmos, że one tam gdzieś startowały sobie, gdzieś leciały, że w kosmos, że nie ma kosmosu. No i takie tam powiedzmy różne rzeczy, poglądy tam powiedzmy w internecie, to tam różne są poglądy i tak dalej. Przyszedł moment, żeby to jakby wyjaśnić, gdzie latały wahadłowce, rakiety dwustopniowe, trzystopniowe i tak dalej tam. Już pomijając całe powiedzmy oficjalne wyjaśnienia, to nie ma znaczenia, gdzie to wszystko latało. Właśnie latało tam, gdzie lata dzisiaj Virgin Galactic. No, troszkę poniżej szkła nieba, a powyżej 90 km. Szkło nieba jest na 100 km, natomiast kończy się niby atmosfera na 80 km, ale powyżej 9 to już jest tak zwana nieciężkość. No dobra, niech ona sobie tam będzie. Oczywiście jest. To nie, no, przynajmniej Virgin Galactic pięknie to udowadnia, właśnie ten samolocik. I teraz tak, gdzie to latało? No i pytanie, to są tak, gdzie to latało i po co latało? Musi być jakiś powód, to nie jest tak, że ktoś montuje jakąś rakietę, kupę te pieniędzy kosztuje i on sobie gdzieś tam leci. To jest raz, że to jest interes ekonomiczny i interes ideologiczny. Można powiedzieć, kiedy się zaczęły pierwsze loty w tak zwany kosmos. Kosmos to jest pas 10 kilometrach od 90 kilometrów do szkła nieba. To jest cały kosmos. To jest cały kosmos i to jest wszystko. Tutaj zaraz Państwu opowiem, jak to wszystko się zaczęło. Otóż, kiedy hitlerowcy budowali V2, taką rakietę, no ja akurat tutaj tej grafiki nie zrobiłem, myślałem o tym, ale nie zrobiłem. Zrobili V2 i Wernher von Braun później został przywieziony do Ameryki, pracował nad programem tak zwanym kosmicznym Stanów Zjednoczonych. To, co Niemcy zauważyli? Rzeczą normalną jest, że Niemcy przedłużali zasięg swojej rakiety V2, ponieważ trzeba było ją wozić do Francji i stamtąd w zasięgu 330 czy 380 km po prostu odpalać, żeby trafiły na Londyn. No ale na czym on polegał? Wist polegał na tym, że właśnie z tą strefą
miał do czynienia właśnie Werner von Braun. Oni się zorientowali, bo przecież chcieli odpalać z terenów Niemiec taką rakietę, a nie tylko 330 km. Cały widz polegał na tym, że ona się podnosiła w tym locie balistycznym. To była rakieta jednostopniowa i ona się podnosiła na wysokość 83 km. Ale jak oni to sukcesywnie zwiększali, tą rakietę, to ona zahaczała o te 90 parę kilometrów i uderzała w szkło nieba. I dlatego po prostu już lot był nie taki równomierny i przy większym zasięgu ona już nie miało sensu. To nie miało sensu, bo jest właśnie ta przeszkoda. Niektórzy mówią, że no oczywiście tam niektórzy mówią, że no nie ma szkła nieba tego, to tam i tak dalej, nie Karmana, nie ma tego, dobra. No najlepiej powiedzieć, że nie ma. No dobrze. To chciałem Państwu powiedzieć właśnie, że V2 to były pierwsze loty w kosmos, bo tak naprawdę te loty w kosmos po prostu to są właśnie kosmos, to jest właśnie to, ten odcinek 10 km powyżej 90 km poniżej szkła nieba. Dlaczego? Skąd możemy to wiedzieć? Otóż ja tutaj musiałbym, no widzicie co zrobić, włączyć, tak. O, to jest akurat mój kanał, natomiast... O, jest. Widzicie co? Już tu znalazłem to. Proszę bardzo. Mój kolega lata temu, tutaj Państwu też to zalinkuję, sobie poczytacie. Brał pod lupę oficjalny film z dokowania promów kosmicznych. No i co on po prostu właśnie, on analizował te zdjęcia. To mi przypomina taką analizę, którą dokonał program Galileo na podstawie oficjalnego filmu z Księżyca. No niby, no tak powiedzieć, że na Księżycu tego, ale wzięli ten oryginalny film i wzięli go na tapetę. To było ponad 10 lat temu, w niemieckiej telewizji to oglądałem, program Galileo i oni to po prostu rozwałkowali ten film i doszli do wniosku, oni się tylko doszli do wniosku, że to nie było kręcone na Księżycu. O, w ten sposób. To nie było kręcone na Księżycu. Oni to pięknie udowodnili, że nie było kręcone na Księżycu. Oni tylko oni nie rozwiązywali tutaj problemu. To nie było pytanie, czy w ogóle czy była misja na Księżyc. To oni się tym nie zajmowali, tylko analizowali film, że z jakich czy innych powodów ten film oficjalny z podróży tak zwanej na Księżyc, on jest właśnie taki, a nie inny. On po prostu nie był robiony na żadnym Księżycu. I miał tam za dużo błędów, takich innych rzeczy, które po prostu powinny być, a ich nie było, albo, no, a więc oni tak dość. Tutaj kolega poszedł tym samym tropem, tylko on wykorzystał program, tutaj sobie poczytacie, o, on to wykorzystał program, na mocy którego właśnie pokazał, że promy kosmiczne nigdy nie opuszczały, nie przebijały się przez linię Karmana. Oczywiście tutaj też komentarz był, oczywiście jak najbardziej. To sobie Państwo poczytacie. To jest wszystko część integralna tego filmu, a więc tam jest kosmos. Powyżej 90 km przed szkłem nieba. Tam jest kosmos, tam lecą. Pierwsze to jest tak, interes ekonomiczny, no to przemiał kasy. No gdzieś musi ta kasa, gdzieś ją trzeba wypompować, nie? Ale przede wszystkim jest tak zwany interes ideologiczny. A więc bardzo silne wsparcie poglądu, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, a kosmos jest nieskończony. O, to jest to w sumie najważniejsza rzecz lotów w kosmos, tak zwany kosmos. To był lotów tak zwanych ze sprzętem latającym, czyli wahadłowiec, rakiety i tak dalej, i tak dalej. To trwa do dzisiaj. I co jeszcze tutaj chcemy powiedzieć? Tutaj kolega, tutaj to teraz robimy coś. Tak, zminimalizujemy to. No, dobra, to sobie zamkniemy. Tutaj mamy to i jeszcze tutaj, co my chcemy powiedzieć. Ja dojdę tutaj do grafik, do czego my tam. O, to Państwu w opisie już dam tego mojego bloga. O, tutaj idziemy dalej. Co tu mam za grafikę? Aha, no właśnie. Tam, gdzie lata obecnie komercyjnie sobie tylko takie loty, to jest nasz samolocik Virgin Galactic.
On tam właśnie ma komercyjne loty i każdy zobaczy kosmos. No, ten, który ma odpowiednie kasę, no i za dużo nie będzie chciał tam brać sprzętu fotograficznego, no ale mniejsza o to tam, jakie tam będą warunki. W każdym razie takie coś ma być i tą nieważkość tam sobie mają zaliczyć. Czyli tam praktycznie latały rakiety, promy, no i ta inscenizacja była bardzo dobra, skuteczna, popierała w pełni pogląd, że żyjemy na zewnątrz i kosmos jest nieskończony. Natomiast z punktu widzenia niebocentrycznego jest to kolejna strefa, pole siłowe, te 10 km. To jest pole siłowe, gdzie działają też siły, mówiłem to w przedostatnim filmie, na mocy których on może wrócić i wszyscy wracali stamtąd. Nie było problemu. Znaczy, były problemy zupełnie innego typu, tam techniczne. To tak. Bo teraz muszę Państwu opowiedzieć, no co się będzie działo, gdyby ten samolocik, na przykład nie odpaliby mu się silnik. Być może tam widzę dwie, jakby to powiedzieć, dwie dysze, ale one są sterownicze. Może to jest jeden silnik, ale dwie dysze sterownicze. Ale dlaczego sterownicze? Bo trzeba tam robić tak zwane akrobatyczne takie bajery, żeby pasażerowie, no oni musieli to testować, żeby w przyszłości jak będą pasażerowie, żeby oni widzieli, jak to się tak właśnie w tej nieważkości obraca. O, w ten sposób. I teraz tak, co by się stało, gdyby, właśnie co by było, gdyby? Gdyby on to nie odpalił. On by tam sobie wisiał. On by sobie spokojnie tam wisiał, a niewielka ilość tego docisku, to by go powoli, powoli spychała w dół. Spychałaby go w dół i wpadłby w coraz gęstsze warstwy atmosfery i po prostu spadłby na ziemię. No, tak to, tak, taka byłaby po prostu tutaj historia, gdyby to oni nie mogli odpalić silników, silnika chyba jednego, już tam dokładnie nie znam szczegółów konstrukcji, to by nie wrócili. No i to na ten cały, chyba to jest największe ryzyko i to było chyba największe ryzyko wszystkich misji tak zwanych kosmicznych. To jest właśnie ten powrót. Czy to się odpali, czy to się nie odpali, czy coś się zrobi i tak dalej, i tak dalej. No, to tak samo widać, jak obejrzycie te filmy, które Państwo, przedostatni film, tam o Virgin Galactic, nie? To widzimy, jaka była, jak wylądowali, to jaka była radość, a jakie było napięcie tam w tej sali dyspozycyjnej, gdzie była łączność, to było jakie napięcie. Dlaczego? Bo widzieli, że jak po prostu nie odpala, to tam ci zostaną. To jest ryzykowna impreza. To nie jest takie coś, powiedzmy, że o, latają sobie, nie? Ale teraz tak. Wracamy do kwestii. Dobra, przemiał kasy to przemiał kasy. Kwestie ideologiczne, strukturalnie najważniejsze. Też żeśmy omówili, ale jeszcze jest rzecz praktyczna. Czyli, jak to się mówi, dwie sroki za jeden ogon złapać, tak? Tak to, no, tak to oni robią. I tu weszła sprawa tak. W tym pasie, co tam się znajduje? Tam się znajdują satelity przytwierdzone do nieruchomego szkła nieba, Jupitery, cuda na kiju, sztuczne słońca. To wszystko trzeba utrzymywać. A więc do dzisiaj się lata różnymi pojazdami, rakietami, specjalnymi wahadłowcami i tak dalej, żeby utrzymywać system. Satelity GPS przykręcone do lodu szkła nieba, jak najbardziej. Co tu jeszcze chcę powiedzieć ciekawego? Na tym blogu, na moim blogu tutaj przeczytacie też, dam wam tutaj ten urywek, gdzie właśnie jest mowa o tym, że w 1962 roku puknięto, 62 rok, 1962, puknięto w szkło nieba, no niby bombą atomową, nie? No niby, bomby atomowej nieba. Też, jak kto jeszcze nie słyszał, no to zalinkuję film, który kiedyś robiłem na ten temat. No i co oni tam zrobili? Wzięli parę ton trotylu, wsadzili w rakietę i przyrżnęli. No i zdetonowali to i na parę godzin stracili łączność. A więc szkło nieba jest tutaj takim kluczowym kwestią, gdzie może funkcjonować łączność radiowa i tak dalej, i tak dalej. Tak zwana satelitarna łączność. No. To jest wszystko tego. A więc tak to wszystko funkcjonuje.
I to chciałem Państwu powiedzieć. Jeszcze chyba coś dojdziemy. Tak. Co tutaj jeszcze mamy? A mamy, słuchajcie. Jeszcze jeden szczegół jest. Tutaj. Aha. Jeszcze jeden szczegół. No i teraz jest tak zwane obniżenie kosztów. Żeby powiedzmy często nie latać, nie robić jednorazówek, bo takie loty jakby nie były, są bardzo kosztowne. To tutaj mam następny artykuł. To jest samolot do przewozu satelitów, takich rakietek, i jest satelita. I po prostu satelita będzie się po prostu wbijał, będzie się sam automatycznie do szkła nieba. Tylko oczywiście w tym artykule tak nie pisze, jak ja teraz mówię, no ale po prostu to jest samolot do odpalania satelitów, że nie będzie rakiety, nie będzie jakiegoś wahadłowca z baniakiem potężnym, z nawet tym specjalistycznym takim wahadłowcą jest mniejszy, ale i tak musi być ogromny baniak i to wszystko trzeba po prostu później zrzucić na, powiedzmy, na ziemię te rakiety plus rakiety boczne i ten baniak. Tutaj ma być wszystko zrobione w ten sposób, że samolot wylatuje na 16 km, tak jak samolot matka Virgin Galactic, i w ten sposób na 16 km plus minus odpala się właśnie rakietkę i ta rakieta właśnie niesie satelitę do określonego miejsca na szkle nieba. Ale to oczywiście to już jest narracja niebocentryzmu. Artykuł Państwu dam do obejrzenia i to jest chyba wszystko, albo nie, zaraz zobaczę. Tak, a tutaj taka właśnie na... Aha, nie, jeszcze, słuchajcie, to jeszcze wam tutaj mam. Jeszcze mam coś. Tak, to jest ta grafika. Ja Państwu tutaj pokazałem grafikę, jak to wszystko wygląda. Gdzie jest kosmos, gdzie jest Ziemia i szkło nieba. O, proszę. Tak, i to było chyba z merytoryki chyba wszystko. Właśnie to. To tak zrobiłem, powiedzmy, stara grafika, poprawiłem i tak dalej, dopisałem, żeby każdy mniej więcej wiedział, o co chodzi. I teraz tak, gdyby były jakieś pytania, a zawsze są, nawet mogą być pytania sugerujące odpowiedź. A, to jest tu, zaraz zobacz. O, proszę bardzo. Tutaj jest tak zwane, na moim kanale, na różnych, jest społeczność. Społeczność i tu są wpisy. Ja tutaj robię takie wpisy, o, widzicie. I tutaj można dyskutować. I tutaj jest cenzurka, bo ja po prostu wszystkie komentarze są po zatwierdzeniu. A więc tutaj... Ja się pozbyłem w komentarzach przez zawieszenie, raczej ten wyłączenie komentarzy, pozbyłem się demonicznej propagandy, tych różnych zajadłych ataków demonistów. Tego się pozbyłem, ale jeżeli Państwo, ponieważ wiem, że piszecie maile, macie różne sytuacje i tak dalej, jeżeli ktoś ma tutaj coś do przekazania, to może napisać tutaj do takiego wpisu. Tutaj robić takie wpisy, no i po prostu są komentarze, one są do zatwierdzenia, ale możecie pisać, co wam tam leży na wątrobie, jeżeli komuś tam coś leży. A więc, czy ktoś tego ma jakieś sprawy, no to możecie napisać komentarz, a ja ten film też tutaj wrzucę akurat do, napiszę tutaj jakiś tam wpis, jego można zawsze edytować. Ja na przykład opisy do filmów też edytuję, dopisuję dużo rzeczy, także tutaj wszystko to funkcjonuje. Dzisiejszy film tak samo będzie, powiedzmy, dość obszernie opisany. Zanim się film pojawi, to już będzie wszystko prawie że gotowe. Chyba że jakieś tam inne rzeczy wypłyną, no to ja najwyżej ewentualnie tutaj będę jeszcze uzupełniał ten wpis. Ale jak chcecie dyskutować, jak chcecie mieć jakieś sprawy, to tutaj. One wszystkie komentarze są zatwierdzone i będę wiedział, czy powiedzmy, co uznać za stosowne, żeby to można było być publiczne, publicznie do czytania. Aha, i jeszcze jedno, nie męczcie się, co niektórzy, że ja wyłączyłem komentarze, niektórzy się męczą. Jest wiele kanałów, gdzie komentarze są wyłączone i akurat to są kanały przeciwników niebocentryzmu. To są hipokryci. Jedni twierdzą, że jedni chcą za wszelką cenę, powiedzmy, że wyłączę komentarze, bo coś tam, ale wcale im nie przeszkadza, że ich poglądowcy też wyłączają na niektórych kanałach komentarze. No ale to już są pierdoły i dzikie węże i rajskie ptaki jakieś tam, kurde, że ktoś tam coś powiedział, bo mu coś ktoś tam leży na wątrobie. Bo niestety
Niebocentryzm znajduje się poza sporami w internecie, ponieważ niebocentryzm wyjaśnia to kompleksowo. I nie tylko ja tutaj tym się zajmuję, ale po prostu stara się kompleksowo wyjaśnić wszystkie kwestie, żeby były jasne, i dlatego stąd ten film. No to dobra, jak ktoś chce dyskutować, tu w społeczności, tu są wpisy, można zadawać pytania, ja będę patrzył, no i jak coś tam tego, to się zrobi jakiś tam ewentualnie film, czy coś się poruszy w opisie do danego filmu albo do tego, a także to tyle. Dziękuję, na razie.